Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale Projekt Masaż. Dzisiaj opracujemy sobie jeden konkretny, silny, krótki przywodziciel, a mowa oczywiście o mięśniu grzebieniowym. I teraz tak, jeśli chodzi o kontynuację tego mięśnia. Jakiś czas temu nagraliśmy materiał poświęcony pracy z mięśniem piersiowym większym, czyli mówiliśmy sobie, że to mięśnie, który przynosi siłę z jakby naszego kośćca osiowego, dokładnie z klatki piersiowej, na kończynę górną, ale jest też takim mięśniem zamykającym naszą pozycję, postawę. Znajdziecie też na kanale film dotyczący mięśni brzucha. I jest to kontynuacja mięśnia piersiowego większego, czyli skośny zewnętrzny, skośny wewnętrzny i przywodziciele. Przywodziciele też były tak, powiedzmy, że dość pobieżnie opracowane, jako cała jedna wielka grupa mięśniowa, więc zachęcam Was do obejrzenia tych filmów, jeżeli chcecie opracować całą postawę, chcecie wpłynąć na całą taśmę mięśniopowięziową. Natomiast dzisiaj skupimy się na jednym mięśniu, który będzie znajdował się w okolicy trójkąta przywodzicieli, będzie wypełniał trójkąt przywodzicieli, a jest to taki trójkąt, pomiędzy, który jest rozpostarty pomiędzy mięśniem krawieckim, a mięśniem przywodzicielem długim i więzadłem pachwinowym. I w tym trójkącie, oprócz tego, że mamy takie dość istotne struktury naczyniowe dla naszej całej kończyny dolnej, czyli tętnica udowa, żyła udowa, nerw udowy i nerw płciowo-udowy, też mamy olbrzymią ilość naczyń limfatycznych, więc praca z tym mięśniem, raz, że będzie poprawiała nam ruchomość w stawie biodrowym, będzie zmniejszała kompresję głowy kości udowej w panewce, więc w przypadku problemów zwrotniowych stawu biodrowego, już ewentualnie jeżeli chcecie pracować z pacjentami, którzy mieli endoprotezę i ta endoproteza fajnie by wytrzymała ten czas swojej gwarancji, czyli tam 20-25 lat. No i w ogóle pod kątem miednicy, pod kątem prawidłowego dopływu krwi do kończyny dolnej, odpływu krwi, czy właśnie problemów związanych z unerwieniem samego stawu kolanowego i przodu uda przez nerw udowy i częściowo nerw płciowo-udowy części właśnie skóry i mięśni uda, to warto zainteresować się mięśniem grzebieniowym. Natomiast zanim to zrobimy, chciałbym pokazać Wam, gdzie będziemy pracować, żebyśmy mogli zrobić to bezpiecznie i pewnie. I teraz tak, na początku zlokalizujemy sobie więzadło pachwinowe, które jest taką strukturą przyczepiającą się od kolca biodrowego przedniego górnego do guzka ułonowego. To jest taka taśma szerokości dwóch palców, która jest w tym miejscu. I to jest jakby górna krawędź, która nas interesuje. My będziemy wchodzić tutaj pod dolną krawędź tego więzadła pachwinowego. Tak będzie wyglądała technika, którą będę za chwilę wykonywał. To jest jeden boczek. Drugi bok będzie tworzył mięsień krawiecki. On będzie biegł właśnie w ten sposób. Natomiast interesuje on nas troszeczkę mniej, dlatego że i tak będziemy poruszać się od przywodziciela długiego, który jest tutaj. Przywodziciel długi to jest taka najbardziej ścięgnista struktura, jeśli chodzi o całą grupę przywodzicieli, więc na pewno sobie go zlokalizujecie bardzo prosto. I naprawdę ja będę poruszał się w tym obszarze, tak? Od przywodziciela długiego do tętnicy udowej, którą w zupełności na pewno wyczujecie, bo ona strasznie mocno tutaj tętni i oczywiście nie chcemy jej kompresować. Więc ten obszar będę pracował nawet mniej więcej szerokość dwóch moich palców. To właśnie jest bezpieczny dostęp do części mięśnia grzebieniowego, tak, żeby nie pracować jeszcze z naczyniami. Oczywiście naczyniami można pracować, ale robi się troszeczkę w inny sposób to, więc będę wjeżdżał w tym obszarze. Natomiast jeśli chodzi o mięsień grzebieniowy, to on właśnie będzie przyczepiał się do grzebienia zlokalizowanego na kości łonowej, na dość sporym przyczepie i potem schodził, będzie taki trójkącik, do okolicy pod krętarzem mniejszym kości udowej, tak? Więc jest to taka struktura. Natomiast my nie będziemy wchodzić tam głęboko pod krętarz, jest to dość trudne. Natomiast tutaj wejdziemy sobie w górną część tego mięśnia i sobie go pracujemy w ten sposób, tak jak mówiłem wcześniej, pomiędzy przywodzicielem długim a tętnicą udową. Jeśli chodzi o terapię tego obszaru już na żywym osobniku, to teraz tak, będziemy poruszać się w obszarze trójkąta udowego, dlatego że mięśniową zawartością tego trójkąta udowego, czyli to, co już mówiliśmy, ten wyznacznik, ta zawartość pomiędzy mięśniem krawieckim a przywodzicielem długim, to jest właśnie wnętrze, tam jak się zatopimy, to będzie mięsień grzebieniowy i będzie częściowo ścięgno mięśnia biodrowo-lędźwiowego, ale na razie sobie ten biodrowo-lędźwiowy odpuszczamy. Jest kilka wariantów, jak z tym mięśniem pracować. Na początku sobie wtopimy się w tkanki i postaramy się wybrać luz tkankowy, poczekać na rozluźnienie. Więc tak, rozluźnijcie, puść tą nóżkę. Dobra. I teraz tak, najbardziej ścięgnisty obszar, który czujecie tutaj, to jest mięsień przywodziciel długi, więc jego sobie odpuszczamy. Następnie, tak jak było mówione, więzadło pachwinowe to będzie górna część
obszaru, który mnie interesuje. Ja jestem pod więzadłem pachwinowym i tak naprawdę dobrze jeszcze wyczuć sobie tak naprawdę tutaj tętnicę udową i z tym nie będzie problemu, dlatego że bardzo fajnie ona tętni. I ja czuję, że ona jest w tym miejscu, więc ja będę pracował w obszarze pomiędzy ścięgnem mięśnia przywodziciela długiego, a właśnie pomiędzy tętnicą udową. Co prawda jeszcze bardziej przyśrodkowo jest żeła udowa, więc odsunę się na taki obszar 1 cm od tej tętnicy udowej, dlatego że nie będę chciał jej kompresować. Na razie techniki naczyniowe sobie zostawiamy i skupiamy się tylko i wyłącznie na mięśniu grzebieniowym. Więc ja tutaj powolutku wsuwam się pod więzadło pachwinowe. I teraz tak, wtopiłem się w te tkanki, wybrałem luz w kierunku do więzadła pachwinowego i czuję, że po 4 palcem bardzo fajnie tętni mi tętnica udowa, odpuszczam go i wchodzę głęboko sobie tutaj w ten mięsień grzebieniowy. I mogę sobie czekać na rozluźnienie w tej pozycji, jeżeli tam nie ma żadnego punktu spustowego, który dawałby ból promieniujący właśnie takim plackiem w obrębie miednicy, bardzo mocno rozchodzącym się, to wykorzystamy sobie techniki pozycyjnego rozluźnienia, za chwilę je zrobimy. Natomiast jeżeli nie będzie takiego bólu, który daje rzutowanie albo promieniowanie, to sobie odpuszczamy, nie problemu. I sobie czekamy na rozluźnienie, powolutku, na wydechu możecie wtapić się coraz bardziej w te tkanki. Ok. Można tak naprawdę z tym mięśniem pracować w ten sposób, że jeżeli ułożycie nogę tak do odwiedzenia, luźno, puść nóżkę, jak to się robi w teście Patryka, ale nie tak, żeby miednica jeszcze się odrywała od leżanki, to delikatnie sobie czy włożę właśnie wałeczek, czy jakiś ręcznik, czy zablokuję swoim tutaj, jak ja robię swoją nogą, swoim kolcem biodrowym przednim górnym, ten obszar i znowu pacjent maksymalnie rozluźniony, szukacie sobie przywodziciela długiego i pracujecie sobie z tymi przywodzicielami, wtapiacie się w nie. I idziemy właśnie w kierunku do więzadła pachwinowego, do dolnej krawędzi więzadła pachwinowego. Natomiast jeśli zdarzyłoby się tak, że próbując pracować z tym mięśniem, pacjent Wam mówi, że jest taki ból, który jest bólem rozlanym i po prostu podczas Waszej kompresji dotykania tego mięśnia od razu 9 na 10, 10 na 10, bo tym się charakteryzuje punkt spustowy, jest to bardzo nieprzyjemne miejsce do opracowania, to wtedy zaczynacie sobie ten mięsień znowu lokalizować, rozluźni się, pomiędzy przywodzicielem długim a tętnicą udową wchodzicie i następnie jak pacjent powie, że tak, to jest ten ból, to jest to miejsce, to Wy idziecie do zgięcia, do przywiedzenia, wygodna pozycja, taka sama siła tą ręką, która kompresuje, nie odpuszczacie tego miejsca. No i jeśli chodzi o książkę, jak to będzie wyglądać książkowo, no to trzymamy sobie takie 1,5 minuty, ewentualnie do tętnienia, możemy odpuścić, jeżeli poczujemy wyraźne, konkretne tętnienie pod palcem, natomiast ten obszar jest trochę zdradliwy, bo jest przecież tutaj tętnica udowa, która no, konkretnie tętni, więc powiedzmy, że te 1,5 minuty sobie potrzymamy i się okaże, że poprawiła się sytuacja znacznie. Natomiast jeżeli układacie tą nogę w takim pozycyjnym rozluźnieniu do zgięcia, do przywiedzenia, ewentualnie do rotacji wewnętrznej, to powinno to z automatu zmniejszyć dolegliwości bólowe z tych 9-10, o których pacjent mówił nam na początku, do 0, do 1, no może do 2. I następnie odpuszczamy. Idziemy sobie, czekaj chwilkę, do rozciągnięcia tego mięśnia. Wchodzimy i się okazuje, że o, zdecydowanie lepiej, więc mogę się zatopić, wybrać luz i opracować ten mięsień już do końca. Tak to będzie wyglądało, więc bardzo prosty obszar. Znowu okazuje się, że najtrudniejsza jest lokalizacja danej struktury. Funkcja, żeby na przykład skrócić go, ustawić pozycyjnie. No i tak naprawdę wtopienie się w tkanki, wybranie luzu, poczekanie, aż ta tkanka nam fajnie odpuści. Bardzo bliski obszar też otworu zasłonowego, super kluczowe miejsce terapeutyczne, więc czasami wchodząc tam głęboko będziecie mieli też wpływ na otwór zasłonowy, a rzeczywiście trzeba wejść głębiej i pacjent musi być rozluźniony. Są też inne możliwości pracy z tym otworem zasłonowym, na pewno kiedyś do niego wrócimy, dlatego że zobaczcie sobie, co przez ten otwór wychodzi, jaki on ma wpływ, już nie mówiąc o korelacji z dnem miednicy, w ogóle jest to dno miednicy, więc ważna struktura, ale mięsień grzebieniowy również. Bardzo silny przywodziciel, o którym nie należy zapominać.
To było na tyle, jeśli chodzi o pracę z mięśniem grzebieniowym. Nie zapominajcie o tej strukturze, ponieważ jest mała, a to jest bardzo ważny obszar dla całej kończyny dolnej i miednicy. Jak pewnie zwróciłeś uwagę, to nie jest też jeden komplet, to jest w ogóle szkielet kręgosłup, który był kupiony samodzielnie, a to jest noga od naszego szkieletu Bongo, więc jakbyście zastanawiali, dlaczego ten kręgosłup jest taki krótki, a ta noga taka długa, to było kupione oddzielnie. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.